Michał Karnowski, to jest przegląd wydarzeń tygodnia. Nasz autorski, osobisty Michał Karnowski i Jacek Karnowski. Dzień dobry. W studiu telewizji w Polsce.pl. Proszę państwa, oczywiście z uwagą obserwujemy protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. Tydzień temu była rozmowa o tym, że Lech Wałęsa wybiera się do Sejmu, do protestujących. No a teraz rozmawiamy i porozmawiamy o tym, co z tego jego wybierania się wyszło. Zobaczmy, jak to wyglądało. Była tam kamera telewizji w Polsce.pl. Ja tak słucham tego. Chcemy prosić pana, żeby pan tu z nami został. Mamy wolny materac. Przygotowany. Będzie pan naszym mediatorem. Ja chcę zwyciężyć z wami. Dlatego my bez pana może nie zwyciężymy. Ja za chwilę muszę na 18 być w Puławach. Tam mam wielkie spotkanie. Nie mogą tak wam, nie mogę odmówić, tak nie mogę do Puław. No i proszę państwa, wiele komentarzy padło do tych Puław, do tego muszę lecieć, do tego nie będę tu z wami leżał, bo ja muszę zwyciężać. Chyba nie tak to zaplanowano. Dobrze, myślę, że dotknął istoty jak gdyby tego nieudanego jednak wydarzenia z punktu widzenia tych, którzy chcieliby upiec jakąś polityczną pieczeń na tym proteście. Pan Adam Borowski był gościem telewizji w Polsce.pl i tak to komentował. Teraz przyjeżdża do niepełnosprawnych, do ich opiekunów, niby z pomocą. A gdzie był przez te wszystkie lata? Nie wiedział, że jest taka słaba grupa społeczna, która nie potrafi się o siebie wypomnieć. I mówi do nich na jednym oddechu, że ten rząd należy obalić. Rząd, który właśnie stara się te nierówności społeczne trochę zmniejszać. No właśnie, bierze się tych niepełnosprawnych i się rzuca nim politycznie w rząd, który kilkadziesiąt miliardów złotych odebrał mafiom VAT-owskim i przekierował na osoby potrzebujące. Jaką ocenę Lechowi Wałęsie za tę wizytę, za ten styl wystawimy? Ja myślę, że taką jednak mierną, no moją ulubioną w tym programie, dlatego że jednak, no gdyby nie pojawił się w Sejmie, to pewnie byśmy krytykowali, że się nie pojawił. Jednak się pojawił, no nie pozbył się, nie zdołał się pozbyć takiego znudzenia, które było widoczne. Myślę, że te panie, poczuły się jakoś tak może instrumentalnie potraktowane, on jednak tak z góry wyraźnie patrzył, to niektóre zdjęcia dobrze łapały, tak wpadł w tym stroju safari, ja. Zresztą współczuję Lechowi Wałęsie, że on tylko ja na pierwszym planie. Ale ty napisałeś bardzo mocny komentarz na portalu w Polityce.pl. W każdym razie ja odebrałem, że on nie był mocny w warstwie słów, ale pewnej diagnozy, że ten protest i te panie walczą w intencji politycznej, że one nie, że przy okazji się dzieje polityka, co jest jakoś normalne, ale że one chcą wymusić obalenie rządu. To jest diagnoza bardzo twarda. One zabrnęły do takiego momentu, w którym właściwie wyjścia są dwa. Albo one odniosą pełne zwycięstwo i rząd poniesie dużą klęskę, która być może spowoduje dynamikę już zmierzającą do zmiany władzy po prostu, no albo one się poddadzą i rząd wygra. No to jest taka sytuacja, że one zbudowały sytuację zero-jedynkową. One to poprowadziły budują. Zaraz, to jak polityk zaraz, troszeczkę. Zaraz, proszę państwa, zobaczymy też może, co się dzisiaj działo w Sejmie. Tam też była kamera telewizji w Polsce.pl, ale rzeczywiście trudno nie powiedzieć, że tutaj one szukają okazji do eskalacji. One to tak jest to szokujące. Budują, zero-jedynkowo, zero-jedynkowo, tak się buduje w polityce, jak się chce coś przełamać. No związkowcy zazwyczaj, ludzie zainteresowani sprawami socjalnymi, to są ludzie wychowani w duchu dialogu, znaczy coś dostają, no nigdy się nie osiąga 100%, a te panie chcą 100%. To jest taka sytuacja, jakby one, nie wiem, urządziły głodówkę no, w kościele za PRL-u, to jest ten sam mechanizm. Możemy też chyba zdradzić taką trochę tajemnicę redakcyjną, bo do tygodnika Sieci też przygotowujemy artykuły na ten temat. No i reporterzy, którzy, proszę państwa, obserwują ten protest z bliska, naprawdę grzebią tam w tym, żeby dowiedzieć się, kto za tym stoi, kto to nakręca, no są zszokowani, jak bliska jest relacja tych protestujących z paniami polityczkami. Tak, to, że nawet to jest rodzaj instruktażu. Rodzaj dyżurów, opieki, że to wszystko jest pod pełną kontrolą, że to jest jakieś, no nie wiem, doradztwo. Rzeczywiście to chyba już wyszło z ram protestu społecznego. No te panie budzą wciąż, myślę, takie no, uznanie związane z ich ciężkim losem, ale też chyba coraz więcej Polaków no, widzi, że to nie jest gra czysta. Że to jest gra polityczna. No cóż, czyli tak, proponuję może dla wizyty Lecha Wałęsy rzeczywiście ocenę mierną, no bo jednak przyjechał, znalazł tę chwilę czasu, ale to nie tak miało być. Mam poczucie, że on tak
przytulił, tak jak cała trzecia RP, tak przytulił ten protest, że bliski jest jego zaduszenia. To prawda, zwłaszcza no Lech Wałęsa nie jest postacią, która nawykła, przyzwyczaiła Polaków do swojej wrażliwości. No on w latach 90. firmował również bardzo brutalną politykę, która na biedę, nędzę skazała miliony Polaków i która podniosła niepotrzebnie koszty transformacji. No także ocena mierna. A w tym katalogu dziwnych wydarzeń w polskiej polityce obserwujemy no, bardzo silne natężenie takich prób rozbijania spotkań Prawa i Sprawiedliwości, polityków tej partii czy całej Zjednoczonej Prawicy z Polakami. To zarządził, zaordynował Jarosław Kaczyński w celu przywrócenia pewnego moralnego pionu, odzyskania czy spotkania. Tak, kontaktu te spotkania mają przywrócić taki kontakt działaczom z ludźmi. No i jak czytamy na portalu w polityce.pl, to nie są wcale spontaniczne protesty. Otóż jedną z prowokatorek na spotkaniu w Gdańsku była Magdalena Filix, szefowa szczecińskiego KOD, a w telewizjach i w różnych bardziej niezależnych programach możemy zauważyć nazwiska pokazywane, twarze ludzi, którzy przemieszczają się ze spotkania na spotkanie. Widać, że to są zorganizowane bojówki, tak chyba można powiedzieć, bo jadą w celu rozbicia spotkania. To wyczerpuje definicję takiej politycznej bojówki. Co opozycja chce tym osiągnąć? Myślę, że chcę zepsuć tę rozmowę i to jest też taki komplement pod adresem tego pomysłu. W dobie internetu, w dobie wszechobecnych mediów, prawda, w dobie kontaktu elektronicznego okazuje się, że bezpośrednia rozmowa z Polakami to jest jakaś wartość. Oni chyba dostrzegają, że to jest groźne. No a druga rzecz, no to jest ta strategia tysiąca Wietnamów. No tu chodzi o to, żeby rząd... Tysiąca Wietnamów. Wietnamów, tak, że grzęźniesz w konflikcie, że nigdzie nie ma spokoju, bo to jest taki... Gdy wywołujesz awanturę, to wielu Polaków nie patrzy, kto tę awanturę wywołał, tylko nie ma spokoju. Nie ma w kraju spokoju. Plus coś, gra na jakieś wydarzenie jednostkowe, ale mocne, energetyczne, tak, która zmieni radykalnie nastroje społeczne. Ja, dostrzegając to ryzyko, uważam jednak, że rząd w pewnych sprawach, czy ta większość parlamentarna, że są sprawy, gdzie powinno być twarde powiedzenie stop. Nie ma na pewne rzeczy zgody i wydaje się, że chociażby ten wspomniany wcześniej protest osób niepełnosprawnych moim zdaniem jest taką sprawą. Podobnie jak te awantury, tutaj powinna być zdecydowana reakcja policji. Zdecydowana, chociaż też pamiętajmy o doświadczeniach z Puczu na przykład, kiedy były też wezwania do zdecydowanej rozprawy. Okazało się, że ta miękka strategia, czyli torowania przejazdu, wynoszenia tych ludzi gdzieś poza teren, prawda, no takiego miękkiego zabezpieczania, nie sięgania po siłę, trzymania rąk przy sobie, naprawdę tak wręcz ostentacyjnie, ona się okazała skuteczna. No zobacz, no te już pewne klimaty minęły, no już te wjazdy na Wawel. Do protestu osób niepełnosprawnych i pokażę państwu i tobie, co tam się dzieje, i to jest rodzaj prowokacji. Zobaczmy. Proszę pani, proszę się uspokoić. Nie mogę się oprzeć o parapet. Ale myśmy... No ale państwo, pan mnie molestuje w tym momencie. Damo pani bezpieczne, pani nie wypadła. Ale my wypadniemy. Ja jestem pani. Ale ja jestem za niska, żeby wypaść. Bo mi palec złamiecie. Proszę odejść od okna. Ale pan mi krzywdy robi, proszę pana! Krzywdy mi pan robi! Niech pan mnie nie dotyka! Uważajcie na wózek! Uważajcie na wózek! Uważajcie na wózek! Proszę odejść! Nie odejdę, ja stoję się, nie wychylam. Ja nie wypadnę. Nie ma takiej opcji, żeby wypadł. Proszę, proszę, nie daj ręce za mnie! Ciąć ode mnie! Proszę, ciąć ręce ode mnie! Proszę, ciąć te ręce ode mnie! Proszę, ciąć te ręce! Ale no co pan robi? No nic, proszę, ciąć te ręce! Tu nic, powiedz panu! Będę brała odsłuch! Proszę bardzo, dzwonię! Tak, mądrzy jesteście, bo macie inną śledę! Mądrzy jesteście, bo macie inną! Proszę mnie nie dotykać! No i widzisz. Nie powiedziałeś stop, nie wyprowadziłeś od razu, a masz i tak takie sceny. No tak, gdyby tam przyjechały karetki, strażnicy zapakowaliby tydzień temu te panie do karetek, miałbyś dokładnie takie same sceny i już posprzątane. No tak, ale rząd, który jednak doszedł na takim silnym mandacie społecznym, ja rozumiem, że to jest pewna trudność. Ja zwrócę uwagę na co innego. No, zachowanie tych pań, wszyscy znamy takie osoby z życia codziennego często, prawda, które wejdą na ciebie na przykład, uderzą cię, napadną i mówią, gdzie pan się pcha, dlaczego pan mnie zatrzymał?
odczepia, dlaczego pan mi bije. Jan Rokita mi kiedyś mówił, że z tego powodu mięsa za komuny nie jadł, bo tych kolejek nie mógł znieść i takich zachowań. Ale to jest takie, ja mówię o takim specyficznym typie prowokacji, który mają na przykład działacze lewicy. Diduszko kładący się pod tak. Sejmem. Albo prawda? Pan mnie molestuje, czy pan mnie popycha w stosunku do osoby, i gdy na tą osobę się pchasz po prostu. I kiedy widać, że on nic nie gdzie tu molestuje, no dobrze. Po prostu zabezpiecza. Trochę odbiegliśmy, ale chciałem pokazać, że tak. Trzeba twardo. Oceniamy, proszę państwa, precyzyjnie, oceniamy rozbijanie spotkań polityków prawicy z Polakami. Ja proponuję niedostateczne, bo na bojówkarstwo w życiu publicznym zgody być nie może. A tymczasem troszczą się o nas i to jest dobra wiadomość. Zła jest taka, że się troszczą w sposób znowu skrajnie nieobiektywny. Niemiecka telewizja ARD, proszę państwa, ta sama dziennikarka, która nakręciła ten słynny reportaż o Róży Thun, znowu coś takiego nakręciła. Staniszkis, Kaczyński to szaleniec, razem z Unią obronimy demokrację. Dorn, że to jest w ogóle poza jakimś rozumowym zrozumieniem czy pojęciem to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. I tak dalej, i tak dalej. Ja państwu się przyznam, ta dziennikarka, ta kamera realizująca ten reportaż była w tej redakcji, w której w tej chwili jesteśmy. Ja poświęciłem ponad godzinę, czy nawet półtorej, żeby pani wytłumaczyć, ale widocznie wypadłem, nie wiem, no niewłaściwie, słowo się tam nie znalazło. Nie zmieściło się. Nie zmieściłem się. Nie zmieścił się wywiad. Nie zmieściłem się. No mówię, może nie, bo pani próbowała mnie ewidentnie sprowokować w kierunku jakichś bzdur. No ja nie mówię bzdur, więc chyba uznała, że to jest po prostu bez sensu, bo był to pewien racjonalny wywód o tym, dlaczego Polacy chcą zmian w kraju. Pytałem niemiecką dziennikarkę, czy pani uważa, że sądownictwo, w którym sędzia jest karany za pewne patologie, których się ewentualnie dopuszcza, to jest tylko dla Niemców? My nie zasługujemy? Pytałem panią dziennikarkę, ilu sędziów ludowych żeście zostawili u siebie, tak, z NRD? No niewielu, więc nie ciekawa rozmowa. Nie zmieściło się. No patrz, a może się zmieści w kolejnym odcinku. Ale pytanie jest poważne. Proszę państwa, w tym zainteresowaniu Niemców widać, że tu są pieniądze, czas, troska, dedykowani dziennikarze. Sytuacją nad Wisłą jest wskazówka, że może idziemy dobrą drogą. Ja myślę, że to jest jednoznacznie wskazówka. To zaniepokojenie jest też ideologiczne, myślę takie. No to ambasador Przyłębski, który był gościem w Polsce.pl, tłumaczył, że część tych dziennikarzy po prostu nie zna i nie wyobraża sobie innego świata i wpisują to w jakąś kliszę, która jest pod ręką. To jest optymistyczny wniosek. Ja pamiętam też jednego z dziennikarzy niemieckich, który tu przychodził i udzielaliśmy mu sporo wypowiedzi. On potem do mnie zadzwonił i powiedział, że centrala mu zwróciła uwagę, że zbyt przesiąka tezami przeciwnymi, że traci czujność ideologiczną, że on w jego depeszach pojawia się zbyt wiele argumentów na rzecz tej zmiany w Polsce. Ale on oczywiście dalej pisał krytycznie, tak? Ale nie rysował obozu dobrej zmiany jako debili i idiotów. A pamiętasz takiego chyba pan Krupa z Die Welt, który tu był, robił z nami wywiad, też godzinę nam zajął i też się chyba nic nie ukazało, sprawdzałem. No. Dobrze, proszę państwa, doceniamy zainteresowanie mediów niemieckich Polską, ale naprawdę zajmijcie się też może swoją sytuacją, swoim krajem, swoimi problemami, więc ja bym tutaj dał miernym, bo to... I zacytujmy Wolfganga Schäuble, szefa niemieckiego parlamentu, który powiedział, czy naprawdę musimy Polaków pouczać, jak mają urządzać swój dom. Bo przecież tutaj nie ma dyktatury, wystarczy przyjechać, rozejrzeć się i mieć oczy i uszy szeroko otwarte. No chyba, że się kręci nocą w tramwaju, jak reportaże o Żeby była groza. Żeby była groza, obok tłumy kaczystów wędrują. Mierny, bo to jest żenujący poziom dziennikarstwa, naprawdę. I drobna, marginalna historia, która jednak wdrapała się, proszę państwa, na czołówki gazet. Otóż piłkarze Legii zostali ukarani za racę, ale policja wnioskuje także o karę dla posłów Platformy. Marsz Wolności, malutki pochód przez Warszawę, ale tam dwóch posłów PO, prominentnych, Halicki i Neumann, zaświeciło racami. To właśnie portal informacyjny, widzimy, Radia Maryja między innymi o tym donosi. No panowie się poddali karze, coś tam twierdzą, że mają się, że celem ich działania było wskazanie, że na Marszu Niepodległości to te race się palą często i nikt nikogo nie karze, ale mam wrażenie, że ewidentna wtopa, bo te race na Marszu Niepodległości miały być symbolem faszyzacji kraju, tymczasem Platforma trzyma race. Czy jest w tym jakieś większe, coś głębszego, czy to wyłącznie margines życia? Platforma jest otoczona takimi ludźmi, to są takie, często takie środowiska zabawne,
zabawy, wygłupu, prawda, grepsu. Oni chyba tak na co dzień funkcjonują i czasami to się wlewa szeroką rzeką do życia publicznego, zwłaszcza jak są w opozycji, tak, i nie mają tego, tych garniturów, tych limuzyn, nie są władzą, prawda, to widać, kim oni tak naprawdę są. No takie, no, wesołe chłopcy, wesoli chłopcy od wygłupów, tak bym to powiedział. No, ja nie jestem fanem rad, szczerze mówiąc, zawsze mam takie mieszane uczucia, gdy widzę tego typu zabawy, no ale... Dobrze. No to jakąś tam, no nie, no takie race, ładnie te race odpalili, ja bym taką dostateczną dał ocenę, niech mają panowie, ale jest tutaj nauczka naprawdę, że w polityce to każdy drobny, wydawałoby się, element ma swoje znaczenie, czegoś tu politycy Platformy ewidentnie nie dopilnowali, czyli ocena, no, dostateczna. Gdyby politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli, odpalili race, no to dopiero byłoby wycie na pół Europy. Dostateczne. To tak a propos tego właśnie, tego różnego mierzenia różnych spraw. Wczoraj obejrzałem dziennik telewizyjny główny jednej ze stacji komercyjnych i tam na przykład nie było nic o złapaniu tej mafii prawniczej, która proszę państwa, okradała staruszki. No nie zmieściło się, pani Dieter się nie zmieściły wypowiedzi konserwatywnych. Do tego jeszcze wrócimy, bo teraz oceńmy inny fakt. Obywatele RP histeryzują, bo MSWiA, proszę państwa, no złożyło taki wniosek do sądu o sprawdzenie legalności działania tej fundacji, która za tym ruchem bojówkarskim, też tak trzeba powiedzieć, w każdym razie na pewno sięgającym po takie działania, no, na granicy przemocy stoi. Zostaniemy odcięci od środków, padają też mocne słowa, to nawet pan Paweł Kasprzak, lider tego, wylądował jako komentator Gazety Wyborczej, po prostu dostał swój komentarz, gdzie krzyczy, płacze. Zresztą ten bliski związek mediów III RP z tym środowiskiem, które, no, sięga po jakieś blokady, takie przemocowe działania, no jest bardzo charakterystyczny. Ale czy ten wniosek MSWiA, żeby sprawdzić tę fundację, no nie jest przedwczesny, przesadny, czy to jest skuteczne, czy też może właśnie zrobi z tych ludzi jakieś ofiary, jakichś męczenników? Mam nadzieję, że jest dobrze sprawdzony. Na pewno każda władza powinna niezwykle ostrożnie sięgać pod tego typu, no, metody właśnie pewnej sankcji administracyjnej, czy blokowania aktywności, to na pewno. Natomiast ci obywatele III RP, no to tak jak już mówiliśmy, no to są takie działania bojówkarskie tak naprawdę. I zwracam uwagę, że te media III RP, one właściwie niezwykle rzadko mówią "przesadzacie". One wszystko tak jest, nie wszystko pochwalą, ale zobacz, blokady, prawda, wjazdu na Wawel, rozbijanie spotkań, tam nie ma powiedzenia "przesadzacie". Tam jakby jest widać, że gdy ci ludzie rozmawiają wewnętrznie prawdopodobnie, no to oni są dużo bardziej radykalni jeszcze niż na swoich łamach. To tam prawdziwa debata toczy się jeszcze gdzie indziej. Ona się toczy na takiej zasadzie, czy w ogóle możemy uznawać ten świat za realny tak naprawdę. Czy jak gdyby, czy w ogóle Prawo i Sprawiedliwość mieści się w granicach, czy te rządy, czy to jeszcze są granice normalnej gry politycznej, czy też tak naprawdę powinniśmy już zejść do jakiegoś podziemia, znaczy uznać, że jesteśmy w sytuacji, w której wolno absolutnie wszystko, tak. Być może także działania terrorystyczne. Tak, ja myślę, to że... naprawdę mnie lekceważył tego tonu. Najpierw przy wódce, a potem już bez wódki tego typu. No cóż, myślę, że oceńmy obywateli RP, bo ja myślę, że oni zasługują naprawdę na delegalizację, bo to jest wprowadzanie jednak do życia publicznego rodzaju przemocy, pochwalane przez największe media, ale to nie zmienia faktu, że jest to rodzaj przemocy, ciekaw po który prawica nigdy nie sięgnęła. Tak, ciekaw jestem, kto ich szkoli, czy na przykład tam nie ma jakiś, no, z poprzedniego systemu, że tak powiem. Albo ze wschodu. Ocena niedostateczna dla obywateli RP. No i teraz zerknijmy do prasy, bo różne kurioza można znaleźć także na łamach, nie tylko w internecie, ale także na łamach drukowanych. Gazeta Wyborcza taki tekst zwrócił moją uwagę w takim świątecznym wydaniu tego dziennika. Jak ukradli nam Sejm? Zapomnij o spacerze z dzieckiem wśród pszczół w sejmowych ogrodach. Już nie będzie pamiątkowej fotki z koleżankami z klasy na sali plenarnej. Piszesz magisterkę o złym PRL-u, musisz zajrzeć do partyjnych archiwów. Zaczekaj do następnej kadencji. Estera Fliger, Justyna Suchecka się pod tym materiałem podpisały. No to jest, proszę państwa, już naprawdę kuriozum. To znaczy ludzie, których przyjaciele zablokowali ten Sejm, organizują tam chucpę za chucpą, prowokację za prowokacją, pucz za puczem, a teraz wspierają ten protest, mówią Polakom, że oni, czyli ci, którzy próbują obronić po prostu funkcjonowanie elementarne gmachu sejmowego, czy funkcji parlamentarnych w tym miejscu, że to oni zablokowali to miejsce. No
nie wiem, słów brakuje. No to jest właśnie ten Wietnam, no jakbyś nie zrobił, to źle. Ja myślę, że rządzący dobrze robią, blokując ten parlament, bo widać, że ta strategia jest oczywista. No tu chodzi o to, żeby zrobić chlew po prostu, jak to się mówi bardzo potocznie. Wejść, zrobić. To co by było, mówił świętej pamięci Andrzej Leper, gnojówkę wylewać. Co by było, gdyby ten gmach był teraz szeroko otwarty przy tych protestujących? No co byłoby? Byłby Majdan wewnętrzny albo białe miasteczko w parlamencie. Profesor Paruch w najnowszym wydaniu Tygodnika Świeci zwraca uwagę, że opozycja chętnie uderza w parlament, w Sejm, w serce państwa. Naprawdę się nie umawialiśmy, ale mam właśnie ten fragment. PiS jest partią mocno zanurzoną w polskiej tradycji, w polskim doświadczeniu historycznym i pamięta, mówi profesor Paruch, jak uśmiercono pierwszą Rzeczpospolitą. Wówczas w pierwszej połowie XVIII wieku sparaliżowano funkcjonowanie Sejmu, przez co nie można było przeprowadzić żadnych reform. No wtedy to było to liberum veto, dzisiaj to ma być też liberum veto, bo na wózku siedzę, tak, w Sejmie. PiS miało więc świadomość powagi sytuacji, tym bardziej, że kolejną analogią były działania zewnętrzne wobec Polski, wzmacniające dekompozycję Sejmu. No i dobre tutaj ze strony profesora Parucha słowa wobec marszałka Kuchcińskiego, chyba zasłużenie, bo ten polityk mocno obrywa, chociaż próbuje po prostu utrzymać powagę parlamentu. Ja to tak odbieram. No musi działać, no bo i tak są pytania, szczerze mówiąc, no, czy należało te panie wpuścić tak naprawdę, bo one w 2014 roku też okupowały parlament i było podejrzenie zarządów Prawa i Sprawiedliwości, więc Platformy, więc było podejrzenie, że wchodzą do parlamentu po to, by ponownie to rozpocząć. No są pytania, jak one te materace wniosły i tak dalej. Z drugiej strony to nie są łatwe wybory, no bo co, one będą na podłożu spały, to będzie jeszcze większy wrzask. To no są tak, codzienne wybory, nieproste. Podsumowując, naprawdę nie Prawo i Sprawiedliwość zabrało Polakom wolny wstęp do Sejmu, tylko ci, którzy próbują z tego Sejmu zrobić miejsce, niegodne miejsce, pełne awantur, hałasu i bałaganu. Za ten tekst Gazety Wyborczej ja proponuję jedynkę, no bo to jest jakby wyjątkowo ordynarne, wyjątkowo, mam poczucie, tak, takie robienie tandetna ludziom. Tandetna manipulacja, niedostateczna. No i trochę do dużej polityki. Super Express ostrzega, że Morawiecki robi porządki w rządzie, czy w najbliższych dniach szykuje się rekonstrukcja gabinetu. Mieli podejść ministrowie Tchórzewski, Jurgiel, Zalewska. To możliwe? Możliwe. Możliwe, myślę, że wszystko jest możliwe. Ale też pamiętajmy, że tego typu doniesienia co jakiś czas się pojawiają. No teraz właściwie mamy w życiu politycznym tylko ten protest w Sejmie, prezes w szpitalu i właściwie nic się nie dzieje, więc takie są poszukiwania też tematów. To takie plotki, tak, bo tam z kolei niektórzy wrzucają jeszcze inne nazwiska, ale tak naprawdę chciałbym zadać pytanie do oceny, czy Prawu i Sprawiedliwość grozi jakieś rozprężenie, bo prezesa nie ma, niektórzy mówią, myszy harcują. Zobaczmy, co o tym mówił na naszej antenie Paweł Kukiz. Widać ewidentnie rozprężenie w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. I chociaż jest to konkurencja polityczna, to ja na to lekko patrzę z lekkim niepokojem, bo rozprężenie nazbyt wielkie może spowodować po prostu upadek prawicy jako takiej. Mówię o prawicy światopoglądowej, no, nie gospodarczej. No, taka ciekawa ta troska Pawła Kukiza o opozycję, jednym tchem wymieniana z rozprężeniem, które tam rzekomo dostrzega, ale powiem szczerze, że ja tego nie dostrzegam. Znaczy, ja mam też poczucie, że ten obóz po pierwsze jest jednak dużo mniej frakcyjny niż nawet był na początku kadencji, bo przywództwo Jarosława Kaczyńskiego jest dużo bardziej bezdyskusyjne niż było. Po drugie, nie widzę takiej wojny, no są jakieś podgryzanki i tak dalej, ale nie przekracza to jakiejś normy normalnej rywalizacji w zbiorowości ludzkiej. No w tak wielkim obozie, który obejmuje no i tyle środowisk i tak duży zakres władzy, no to te jakieś wojny to są naturalne, prawda, wewnętrzne. Jest arbiter, jest Jarosław Kaczyński, on to rozstrzyga, jego autorytet jest bezdyskusyjny i to są naprawdę puste takie trochę te deklaracje. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, takie były okładki tygodników liberalnych: PiS drży, to już koniec, wszystko się wymyka z rąk. Rzucili sobie do gardeł. Tak. Ale też jest jedna rzecz, to znaczy część tych opowieści o rozprzężeniu jest suflowana przez niektórych polityków w prawicy, nawet wiadomo przez których, którzy mają, że tak powiem, talent czy tendencję do spinu i oni to suflują mediom. Chodzi o to, żeby to echo wracało do partii i troszeczkę tak nerwowość wprowadzało. Dobrze, proszę się Państwa, w tym dobrze czują. Plotkom, to jest plotkom nikczemne. Plotkom mówimy nie. Ocena, no.
Nie, no darujemy sobie ocenę. Tu nie ma co oceniać, po prostu są to plotki, to stwierdzamy. Tak, czyli zero. I plotkowaniu mówimy nie. Jeszcze może fragment zobaczmy, proszę państwa. Andrzej Duda 3 lata temu został prezydentem Rzeczpospolitej. Proszę państwa, i właśnie tak to wyglądało, a tu mam dla brata trudne zadanie. Jak ocenimy prezydenturę Andrzeja Dudy? Ja bym ją jednak ocenił na dobry albo bardzo dobry, dlatego że no już jej się kształt wykuł. Oczywiście no, z punktu widzenia twardej prawicy można mieć pewne zarzuty, ale z drugiej strony ja rozumiem, że prezydent musi mieć 50+1 głosów w walce o reelekcję. Rozumiem to jego szukanie podmiotowości. Myślę, że czasem być może się nieco zapędza, to jest zbyt ostentacyjne, niepotrzebnie takie mocne. Dobrze, dobry, taki mocny dobry na koniec. Dobrze, wrócimy jeszcze, proszę państwa, do tego podsumowania, do innych. To był tylko przegląd tygodnia, a przecież przed nami wiele jeszcze tygodni. Michał Karnowski, dziękuję. Jacek Karnowski, dziękuję. Do zobaczenia, bądźcie państwo z telewizją w polsce.pl.